Mogłyby stać gary i nie będziemy mieć płyty. Ja sobie taki płotek taki zrobię, nie? Taki zielony żywopłot. Będę sobie tutaj gotować. Ludzie będą przychodzić, bo u nas tak dużo ludzi się przewija, jak przechodzą, nie? Ja będę gotować i nikt nie będzie wiedział, co gotuję i czy syf mam. A pewnie zauważyliście, że na wyspie leży wielka paczka. Właśnie dzisiaj dostaliśmy. Przyszła z Epsona, jak patrzyłem, ale nic Epsona nie zamawialiśmy, więc jesteśmy bardzo ciekawi, co jest w środku. Tak, to jest coś... Co to jest i czemu to tu leży? No odciąłem to, żeby nie pokazywać, ale Martusia oczywiście w jedną, w drugą. Wy też tak macie, że wasi pacjenci tak cieszycie się, że coś robią, ale jak tak patrzycie, jak to robią czasami? Na paczce pisało ostrożnie. Ale tak jakby ktoś po niej przeszedł. Ale jest tu dużo folii, więc może się uchowało. O, taka gąbka jak do mycia. No. Nie wiedziałam, że to takie. Co to jest? Nie wiem, tu jest więcej gąbki. Jest to bardzo mocno zapakowane. Coś niebieskiego. Nie, ostatni ostatni prezent, który dostaliśmy od Epsona, ryczałam także szok, nie? Tak. Też mi się podoba. Od firmy Epson. Dobra. Jest to niebieska kartka, czyli ktoś nie chciał, aby to zobaczyć od razu. Panie? No nie wiem, co tam jest. Ja nie mam pojęcia. I to nasze zdjęcie z Albanii, to jest teraz. Świeżutkie. Marto i Krzysztofie, jesteście fantastyczną inspiracją dla bardzo wielu osób, w tym dla nas. Dziękuję. Bardzo miło. Słyszeliśmy, że wasze wakacje z Bąbelkiem były za krótkie. Pomyśleliśmy, że może chcielibyście zatrzymać piękne chwile na dłużej. Na ścianie, na półce będą wyglądać lepiej niż w telefonie, prawda? Zespół Epson Polska. Super. Dziękujemy bardzo. Jaki czas. I mamy miejsce. Super. No nie, to jest zajebiście miłe. To jest tak, tak indywidualne, tak miłe, że to się w pale nie mieści. Mikołaj, podoba ci się zdjęcie? Zobacz, jak tu wyszedłeś. Super. Bardzo dziękujemy. No, takie prezenty są tak miłe. Co wy mi robicie? Czemu mi to... Znaczy nie czemu, bo to jest niesamowicie miłe, ale za każdym razem jak... Ja już wiem, że jak będę otwierała paczkę od Epsona, to ja będę albo ryczeć, albo muszę sobie, nie wiem co pooglądać chwilę wcześniej, żeby nie płakać. Jeszcze takie zakamuflowane, tak, zakryte. Ja wiedziałam, że tam coś będzie się kryło. Ale tego to się kompletnie nie spodziewałem, że to będzie z naszej aktualnie... Właściwie wróciliśmy niedawno. Jednym słowem trzeba zrobić tą ścianę. I wiesz, gdzie ja bym chciała? Bo to... No, mamy drukarkę. Ale ja chciałam zrobić całą tą ścianę na górę w takich zdjęciach. I chciałam iść o krok dalej z tym wszystkim. Kupić tą mapę świata, kumasz, i pineskami, czy tam jakimś sznureczkiem do danego miejsca robić zdjęcie, no nie? I wiesz, co chodzi, kumasz? Wiem, o co ci chodzi. Żeby takie wspomnienia z tego sobie mieć. Tylko fajnie by było, gdyby ta ściana była metalowa, wtedy moglibyśmy magnesem przywieszać. Dobrze, zrobię ci metalową. Poproszę metalową ścianę. Dziękujemy bardzo. O, idealnie pasuje do naszej lampy. Patrzcie, się ten sam kolor farby. Na razie damy to tutaj. Patrzcie się, jak ładnie pasuje. Idealnie. Tak to miało być. Mikołaj,
Mikołaj się dorobi do tego magnesu, kochanie. W życiu. On tu nie sięga. To co, zamawiamy mapę świata? Mapę świata. Tak, będziemy podróżować i drukować ze psunem. Gdzie lecimy znowu? No, ale to młody to nie jest ręczny. Ja wiem, nie wiem. On chyba na roczek chce autko. Bo te zdjęcia są ze psona drukowane. Tak. No nie? Wszystkie? Mhm. No. Wszystkie. No, wszystkie są tutaj zepsone. Wszystkie. To są ze psona drukowane. No właśnie. Ale to jest super, bo możesz, wiesz, na ściany takie malutkie zdjęcia, bo też mamy wywołane, te 10 na 15 są za małe, no nie? A takie na ścianę taką dużą, to sobie możesz zawiesić, bo widać, co na tym zdjęciu jest, już no z daleka nie? Widać, no. Tak. No, także Ewa, bardzo ci dziękujemy. Bardzo. 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 Bo pewnie to ty byłaś tutaj prowoderką. Tak, całemu zespołowi, bo jednak ktoś tam o nas myśli i no, jest nam miło, po prostu jest nam miło. Tak, Mikołajowi też jest bardzo miło. Zrobisz. On już spać tak, wyślesz buziaka. No. Takie ładne zdjęcie. Buziaka wyślesz. Ja mam wysłać buziaka. Okej. Okay. Ja dostałam. No, a drugi do taty buziaka, Mikołaj. Tak. Wysłałeś buziaka. Buziaka za zdjęcie. Za taką ładną pamiątkę. O. Buziaka wyślesz? Czy ciebie uspało to zdjęcie, Mikołaj? Poprosimy następne. To dawajcie, proszę. Tata jeszcze raz przeczyta list. To jest list na dobranoc. Marto i Krzysztofie, jesteście fantastyczną inspiracją dla bardzo wielu osób, w tym dla nas. Słyszeliśmy, że wasze wakacje z Bąbelkiem były za krótkie. Pomyśleliśmy, że może chcielibyście zatrzymać piękne chwile na dłużej. Ciszko, on tańczy. Tańczysz? No, tańcz. Super! Ty. Zostaw tu. Tata to sklejał, żeby zawieźć do mycia. Prania. Będziemy prać dywany. Bo walą psem. A na górnym... Rozklej to? No pewnie tak. Muszę iść ściągnąć bagażnik z dachu. I na dach zamontujemy dywan i pojedziemy z dywanem, Mikołaj. Tak? Zanim kupowaliśmy te, to czas wypróbować. Tak, kupiliśmy montażowe takie linki, zobaczymy jak one się będą sprawdzać, bo były bardzo tanie. Boję się, że możemy to przeklnąć, a może i nie. Czemu to odklejasz? Chłopacku! Tata się starał, żeby mu się to nie rozwinęło. Idziemy. Mój mąż je w pokrzywy, nie wie dlaczego. Jadł. Ja byłem mały, na kanapce. Jedliście pokrzywy na kanapce, ja tego w życiu nie jadłam i stwierdziłam, że to będzie fantastyczny odcinek. Zrobimy sobie, jak wrócimy, kanapkę z pokrzywami. Dobrze. Obstawiamy, czy popalę sobie twarz. Dobrze. Jak na złość pewnie nie będziemy mieć ani jednej pokrzywy. No bo skosiłem ogródek. Tak, i skosił razem z poziomkami. A nie wiem, gdzie są pokrzywy, wiem. Martusia nigdy nie jadła, więc przyszedł czas, żeby spróbowała. To co Krzysiu jadł w dzieciństwie? Proszę bardzo. Co ty gadasz? Kanapka z pokrzywą. Nie. Tylko gryca zrób. To jest mrówka. Jaka mrówka? Myłem to. Poparzy mnie? Się okaże. No, zobaczcie. Właściwie wam jeszcze nie pokazywałem, bo biegłem tutaj, żeby Marta mi nie uciekła nigdzie. Tak wygląda kanapka z pokrzywą.
Czuliłeś to? Mhm, delikatnie. Nie czuję tutaj pokrzywy. No nie wiem, jak... No, jakbym ci na to dał szynkę... Albo sera. Chcesz z serem spróbować? Nie. Nie poczułeś w ogóle tego? Ale by próbować? Nie, nie chcę. Fuj. Żartuję, to gryznę. Dobra. Wiesz, ile to ma witamin? Nie pieczę, bo jest sparzona gorącą wodą. Jak przelejesz ją wrzątkiem, to wtedy ona nie piecze. O tym nie wiedziałem, więc wyczytałem w internecie, zanim się dodałem. Ale nie jesteś pokrzywy? Bo wcześniej bym ci dał taką, wiesz. No mi to nie smakuje, kochanie. No nie wiem. Tak, jem kanapkę z jakimś liściem, który jest taki trochę włochaty. Ja bym jadła kanapkę ze skórką z brzoskwini. Pytanie do was. Kto jadł? Mhm. I kto odważy się spróbować? Nie rób. Tylko, że jedyny problem jest taki, że one są na rogu ogrodu. Czyli, że jakiś pies je obsikał? Ja. Jest takie prawdopodobieństwo. Bo raczej psy nigdy nie sikają gdzieś po środku. Mi się wydaje, że psy boją się sikać na pokrzywy, że sobie pyrtolki popalą. No to może nie jest obsikana, no zaufajmy. Tak, że... Ja nie widziałam nigdy psa sikającego na ten, na pokrzywy. Ach, biedne psie pyrtolki. No, jedziemy odwieźć dywany, które Krzyś zamontował tutaj. Jeden, drugi. Na razie się trzymają na tych linkach z Julii, które kupowaliśmy ostatnio na vlogu. I były bardzo tanie, dlatego się zdziwiłem, że one się trzymają. Jeszcze myślałem, że one tak, spadną. Tak, 19 zł za dupny zestaw takich montaży, czegoś na dachu. Dywan jest też szorstki, nie wiem jak to się będzie sprawdzało, gdy będą jakieś deski. Jedziemy teraz z dywanami, żeby oddać je do prania, żeby móc dywan położyć sobie w sypialni. Także znowu tu, gdzie byliśmy ostatnim razem. A wy możecie napisać w międzyczasie, bo zawsze tutaj zadaję fajne pytanie. Jaką potrawę w dzieciństwie jedliście bardzo często, której nie jecie aktualnie? Wiecie, taka, która wam się kojarzy z dzieciakiem. No Krzysiowi kanapki z pokrzywami, mi bacanki tak zwane. To były takie kluski ze skwarkami. A wam? Mikołajowi zobaczymy, co się będzie kojarzyć. Znaczy mi się nie kojarzy, że to jest jako główne. To jest po prostu takie... Ale inne, no po prostu inne. Jadłeś bacanki? Ja nie wiem, co to jest. No widzisz, a ja jadłam. To są macanki. You know what I mean. Dywany oddane i kierunek aktualnie Oświęcim. Ostatni raz w Oświęcimiu byłam po komunii. Tak? No, jako wycieczka ta pokomunijna, śladami papieża i tak dalej. To wtedy moja mama kupiła obraz. Tam właśnie w Oświęcimiu, bo byłam z moją mamą. I nie wiem, pamiętam ten obraz. I że jadłam kremówkę. Na ciebie dalej? Przez jazd. Tak. A kremówkę w Oświęcimiu? No. W Wadowicach są kremówki. A chyba... No to w Wadowicach byłam. To mi się posrały. Właśnie myślę sobie. Oświęcimiu też byłam w Kostołówce ostatni raz. Myślę sobie. W technikum. Okej, okay. Jedziemy po kawę. To jest teraz. Zasnął. Zaraz go się obudzi. No Jezu, nie, tylko nie to. To może przesiądziemy się szybko. A może tak. Słuchajcie, no może pomysł. Powiemy. Zróbmy tak. Ty wysiądziesz na stacji w takim delikatnym biegu. To nie jest zły pomysł. A ja będę jeździł naokoło stacji. Dobra, a ja zrobię kawę w tym czasie. Tak, to jest świetny pomysł. I później w takim delikatnym biegu wejdziesz. Dobrze, tylko nie wiem jak ci podam kawy. Ale tak, spróbujmy tak. Bo nie zdzierżę drugi raz tego, on drugi raz nie zaśnie już prawdopodobnie. Jak będzie tak po malutku jechał, to chyba też radę wejść, no i wyjść. No zobaczymy. No, ale o co chodzi właściwie? Bo mamy ciąg dalszy mikołajowego bycia spórnym, rączkowym. I tak, tak, wiem, że napiszecie ząbki, dom, skok rozwojowy. Tak, ja to wszystko wiem, ale czasami po prostu dziecko tak ma, że ma gorszy humor. I niekoniecznie będzie to skok rozwojowy, którego aktualnie nie mamy, i ząbki, które nie idą, nie?
No wiecie, ja już nie chcę słyszeć kolejny raz ząbki albo skok rozwojowy. Strasznie nisko nagrywasz. A przepraszam, to tak dobija, naprawdę. Chcesz się komuś po prostu pożalić. Wiecie, na zasadzie, ja pierdzielę, miałam ciężki dzień, dziecko cały czas było mi na rękach, no są tylko mama, nie mogłam nic zrobić ani się odwrócić i ty chcesz usłyszeć tylko, wiecie co? Jakby ktoś chciał dawać radę w takim momencie, chcesz usłyszeć, o przejebane, miałaś przesrany dzień, no nie? Daj sobie radę, współczuję ci na maksa, ale spoko, może jutro będzie lepiej, no nie? Nie chcesz słyszeć, a może skok rozwojowy, a może był głodny, a może mu się chciało pić, a może zmienił mu butelkę, a może kolka, a może coś tam. Zazwyczaj to są dwie odpowiedzi, no nie? Że ząbki albo skok rozwojowy. A nie, on się po prostu pierdolnął w grzejnik. Też płacze. O to chodzi. I czasami po prostu tak. Nie chcesz już, ja wiem, że to każdy ale ma. Ale ząbki mu pewnie też idą. No tak, chuj z grzejnikiem. Nie, wiecie o co chodzi. Czasami matka chce po prostu usłyszeć, no miałeś przesrane, czy tam tata chce usłyszeć, miałeś przesrane, jutro będzie lepiej i nic więcej, no nie? Nie potrzebujemy szukać powodu, bo rodzic jest najlepiej wie, co to jest za powód. Jeżeli by szły mu ząbki, czy miał kolki, to uwierzcie mi, że rodzic wie, że to jest właśnie to. To jest coś w stylu, gdy kobieta mówi, że jest gruba, prawdopodobnie ma z 3, 4, 5, 10 kilo za dużo, ale nie chce usłyszeć, no to możesz iść na siłownię, wiesz, to może za dużo jesz, albo może niezdrowo jesz. Nie, chce kurwa usłyszeć, że wcale nie, jesteś szczupła, kochanie, no nie? To jest to samo, co u matki dzieckiem. Nie chce słyszeć, o, może ząbki mu idą. Jesus! Dobrze wytłumaczyłam? Dobrze. No. Ty to umiesz wytłumaczyć. No. Tyś pracowałeś w pedagogice. A, ale mi się szczeliło w karku. Słyszałeś? Słyszałem. Ale lepiej mi. I jedziemy, tu będzie Circle K. Idziemy po kawę. Ale gdzie? Teraz tu pierwsza stacja? Nie. Dalsza. Bo ona była po drugiej stronie drogi. Nie. Dopiero przed Katowicami? Nie, to jest już ta stacja, gdzie mówisz, że wypijmy kawę na Orlenie. Ja mówię, o nie na Orlenie i na samym to jest cyrk tutaj. A pomiędzy jest zjazd na Oświęcim. No nie żartuj. Mam zjechać tu w prawo. O, no to w dupę, to nie ma żadnej stacji. Jedziemy na Mazańcowice, Komorowice i Srutolowice. Circle K.